Witam, dziś pokażę Wam poradnik jak zrobić lepsze kolory, jasność i ostrość w grach komputerowych na przykładzie różnych programów do różnych kart graficznych więc polecam Wam obejrzeć cały ten filmik do końca bo niektóre przykłady mogą nie działać na, na Waszą kartę graficzną lub na Wasz monitor też na początku Wam wspomnę o tym, że to jest mój drugi poradnik w pierwszym poradniku pokazałem tylko jeden sposób, który nie jest doskonały na nie, w niektórych grach komputerowych nie działa, no i na niektóre karty graficzne nie działa było dużo komentarzy po tamtym odcinkiem, gdzie próbowaliśmy rozwiązać różne tam zakwostki dlaczego nie działa na, w jakimś jakiejś tam grze i tak dalej. Trochę poeksperymentowałem, pogrzebałem. Już znam o wiele więcej sposobów, więc na pewno tam każdemu coś tam pomogę, każdemu coś tam doradzę. Więc tak, zaczynamy. Pierwszy sposób, mój ulubiony, najprostszy. Jeżeli mamy kartę graficzną od NVIDIA, pobieramy sterownik i mamy przy sterownikach program GeForce Experience. W poprzednim odcinku pokazałem w poprzednim poradniku pokazałem właśnie jak go zainstalować, jak tam sobie go skonfigurować. Bardzo dużo o nim opowiedziałem. Tutaj po prawo u góry będzie mieli odnośnik do, do, do poprzedniego poradnika. No i tam w opisie wrzucę i może w przypiętym pierwszym komentarzu link do pierwszego, pierwszego poradnika, jak sobie zainstalować to GeForce Experience i tak dalej. No i w tym programie no możemy na przykład zwiększyć sobie kolory, żeby było wszystko takie ostrzejsze, bardziej takie soczyste, saturację możemy sobie zwiększyć lub możemy po prostu jasność, jasność zwiększyć, na przykład jak mamy cienie, to możemy rozjaśnić sobie cienie lub po prostu wyostrzyć, że wszystko będzie takie Wyraźniejsze, ostrzejsze, takie wszystkie te kamienie są takie ostrzejsze teraz w tym momencie i przed efektem wyglądało tak, a po efekcie wygląda w ten sposób. Właśnie ten, ten program do tego służy GeForce Experience. Tam nie wspomniałem w poprzednim poradniku o tym, że jeżeli mamy notebooka, jeżeli mamy laptopa, to trzeba pobrać sterowniki z napisem notebook. I moim zdaniem to jest najlepszy program, najwygodniej mi się z niego korzysta. On ma wszystkie możliwe funkcje, które, które są potrzebne do wyregulowania sobie w danej gry. Tylko, że on ma jedyny taki minus, że czasami nie działa, przy niektórych grach, na przykład przy Fortnite'cie, chyba też przy Valorancie nie działa i właśnie dlatego powstał ten poradnik, żeby wam pomóc jak sobie ogarnąć do wszystkich gier. Kolejny sposób jest na przykładzie, jeżeli mamy kartę graficzną od Radeon, na Radeon, tam AMD, tak na szybkości jeszcze wam pokażę jak się sprawdza w ogóle jaką mamy kartę graficzną, bo może ktoś nie wie jaką ma w komputerze. Prawy przycisk myszy naciskamy tutaj na ikonę startu, naciskamy menager urządzeń. Czekamy chwilę i tu na górze mamy karty graficzne i tu sobie sprawdzam. Ja mam NVIDIA GeForce 1070 ale no, Nie będziemy tego instalować bo i tak bym nie zainstalował u siebie Ale jeżeli, wy macie, jeżeli u was będzie pisało tam AMD Radeon coś tam coś tam To sobie wpisujecie właśnie AMD Software i sobie szukacie tutaj gdzieś do no chyba tutaj się ściąga I będzie mieli taki program tak będzie on wyglądał I w nim przechodzicie do Sekcji tutaj gaming tam, tam właśnie o tutaj jak macie w to to naciskacie gaming, i wtedy będzie u Was to wyglądało w ten sposób. Tutaj na jakimś filmiku sobie znalazłem u kogoś, to będzie pokazywało wam, jakie macie gry. Jeżeli wam nie wyszukuje żadnej gry, no to musicie sobie tutaj dodać tą grę. No i dalej przechodząc, otwiera wam się właśnie takie menu, uruchamiając jakąś konkretną gierkę, tutaj na przykładzie cs i zjeżdżacie sobie do dołu. I właśnie tu macie te wszystkie menusy. Jeżeli macie karty graficzne od AMD, możecie sobie zrobić ostrość. Tutaj macie. Mm, sharping. Tutaj, jeżeli sobie zaznaczycie to, to coś, to wyskoczy wam tutaj takie okienko z suwakiem. Teraz gdzieś tutaj było nawet pokazane. Tak, o właśnie, takie okienko z suwakiem wam wyskakuje i możecie sobie wyregulować. To chyba, jak gdzieś na połowie, jak macie, to chyba jest na zero nie wiem, jeżeli w dół to chyba będzie bardziej wszystko rozmazane a do góry, no nie wiem, tak lekko wystarczy, że musicie, musicie lekko gdzieś w tym miejscu, bo też jak się przesadzi to wtedy takie wszystko jest białe, takie wyostrzone tu w tym miejscu macie saturację, tutaj też trzeba było, trzeba sobie zaznaczyć takim tutaj tym, 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 tym dzynglem, tym przełącznikiem sobie uruchamiacie, macie wtedy saturację tutaj kolorki sobie zwiększacie, tu macie brightness, czyli na przykład jasność, no przebiecie sobie tutaj pod konkretną grę, też dokładnie nie wiem jak to działa, chyba właśnie pod konkretną grę, tak jak w przypadku GeForce Experience będzie Wam działało do do, do konkretnej gry, chyba. No nie mam nie AND, mam więc, więc Wam nie, po, nie powiem, ale chociaż Wam pokazałem, jak sobie to, to znaleźć. Kolejny sposób jest bardzo prosty. Wchodzimy po prostu na pulpit, naciskamy prawy przycisk myszy i mamy tutaj panel sterowania Nvidia. Jeżeli mamy AMD Radeona to też tam będzie chyba taka czerwona ikonka i chyba na samej górze będzie coś podobnego. Więc wchodzimy sobie w ten panel sterowania, wyskakuje nam takie okienko, albo jakieś inne, na przykład nie wiem takie nam może wyskoczyć, tak coś dobra, coś, coś tam na przykład jakieś inne nam wyskakuje okienko. Wchodzimy tutaj w wyświetlanie, w reguluj ustawienia kolorów pulpitu. I tutaj interesuje nas wyłącznie ten suwaczek tutaj cyfrowa poświata. Jeżeli to przesuniemy dalej, wszystko, wszystkie kolory robią się bardziej. Na przykład coś jest trochę niebieskie, to się robi wtedy bardzo niebieskie i tak dalej. Tylko ten sposób mi się on do końca nie podoba, bo to działa totalnie globalnie. Jeżeli tutaj będziemy, będziemy zmieniać ten suwak, to wszystko i każda gra i przeglądarka i wszystkie obrazki, zdjęcia dosłownie cały komputer macie wtedy wyostrzone, macie te kolory wszędzie dosłownie wszędzie i w każdej grze i, i, i tak dalej. Dla jednych to jest plus, dla innych to jest minus, dla mnie to jest minus, bo ja czasami robię miniaturki do, do odcinków i ja na, na przykład nie, no muszę widzieć jaki jest kolor, dany kolor jak wygląda, jeżeli bym tutaj sobie podkreśli, podkręcił i robiłbym coś, coś przy zdjęciach, przy, przy miniaturkach, no to wtedy bym wtedy bym nie widział konkretnych kolorów, więc ja, ja się nie bawię w ten program, ale tutaj właśnie pokazuję Wam że tu można sobie wyregulować, no i też jeżeli mamy jakieś nawet nawet jak mamy, nie wiem, Intela z integrowaną kartę graficzną, też jak naciśniemy prawy przyciskiem myszy, to prawdopodobnie wyskoczy nam też takie Intelowa ikonka i tak dalej i można się tym bawić, ale ja akurat tego sposobu nie, nie lubię, bo on działa globalnie. A i też, jeżeli używamy GeForce Experience, na nagraniu też widać, jeżeli to zmieniamy, że jeżeli zmienimy na przykład kolory, to na naszym nagraniu, na przykład na OBSie też będą kolory zmienione. I tutaj tak samo, jeżeli w tym panel sterowania Nvidia zmienimy ten kolor, tak. Albo, albo nawet tro, troszeczkę, tylko tak delikatnie, jak sobie, jak sobie podkręcimy te kolory, to nasz filmik będzie też miał te podkręcone kolory w sobie. Więc, więc jak ktoś chce mieć bardziej takie kolorowe filmy, żywsze, no to też sobie może to, to wyregulować. Chociaż, jeżeli chodzi o OBS-a, w OBS-ie można sobie też takie filtry dodać w środku OBS-a, ale to już na inny, nie wiem, filmik poradnik, Mo, może kiedyś nagram coś, coś w tym stylu. Kolejny sposób, po prostu możemy sobie ustawić w guziczkach w monitorze. Po prostu grzebiąc guzikami w monitorze, możemy sobie pozmieniać różne tam parametry. Monitora, też to polecam. Jeżeli kupujecie na przykład nowy monitor, jeżeli macie gamingowy, na pewno będziecie mieli też związany z program z danym monitorem. Na przykład, ja kiedyś miałem monitor AOC i do AOC było na przykład takie GMN, taki program właśnie w ten sposób wyglądał. I tutaj to samo, co można było w guziczkami w monitorze, tutaj guzikami w monitorze wyregulować, to samo można było przy pomocy tego programu. Nie wiem, po prostu wpisujecie sobie, musicie sobie zajrzeć gdzieś z tyłu monitora, jaka jest nazwa, albo gdzieś może z przodu monitora u Was pisze. Po prostu nie wiem, na przykład pisze. Z AOC, na przykład macie monitor AOC albo jakieś Samsunga albo coś, wpisujecie nazwę, coś tam, coś tam i soft. Ware coś takiego wpisujecie I, i tam sobie szukacie, grzebiecie coś, aż znajdziecie sterowniki, jakieś, który, którymi będziecie mogli sobie regulować, właśnie ostrość, jasność. Znaczy, ostrości nie wyregulujecie w, te, w ten sposób. Ostrość można wyregulować tylko jak macie stary monitor na taką starą, niebieską taką wtyczkę średniowieczną. Jak macie te takie nowsze cyfrowe monitory, co są na, pod DisplayPort, pod HDMI, to tylko będziecie mieli do wyboru tutaj kolor zmiany, tutaj macie jasność, coś tam, kontrasty, shadow i tak dalej. Też jeżeli znajdziecie gdzieś w opcjach monitora albo właśnie w takim programie do, do obsługi waszego monitora, znajdziecie takie trzy takie suwaki z tymi podstawowymi kolorami czerwony, zielony i niebieski, to pod, po przesunięcie ich tam do góry, podbicie ich do góry nic nie da. Nie będziecie mieli bardziej kolorowego monitora, po prostu będzie on jaśniejszy. A jak weźmiecie do dołu, no to będzie po prostu ciemniejszy. To też jest dobre, jeżeli gracie na przykład po nocy i chcecie mieć trochę ciemniejszy monitor, no to te wszystkie trzy podstawowe kolory sobie możecie Zjechać do dołu. Albo po prostu kupić jakiś dobry monitor, na przykład ASO, w którym możecie sobie zmniejszyć jasność tam do jednego Nita albo coś takiego. Ale nie o tym jest dzisiaj odcinek. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, że jeżeli macie monitor podpinany przez konwenter, albo macie na przykład jeden monitor macie normalnie podpięty, a drugi obok jest podpięty przez, przez jakiś konwenter, przez coś tam przewtyczkę do wtyczki coś tam, albo kabel z konwenterem, to ten program może wam dziwnie działać, może się nie uruchamiać, może szaleć, może nie wiem, jednego dnia się uruchomi, drugiego nie. Możecie tak, będziecie mieli ciągle problemy z tym programem, bo on nie lubi się z konwenterami. Więc jeżeli chcecie korzystać z tego sposobu, to musicie mieć normalny monitor, normalnie podpięty pod albo normalnie podpięty pod jakąkolwiek wtyczkę, bez żadnych konwenterów, bez żadnych takich wtyczek, że z jednej strony macie na przykład, bo też widziałem, że jest taki kabel, gdzie ktoś może pomyśleć, a ja mam normalnie kable podpięte, ale ma z jednej strony ma wtyczkę na przykład DisplayPort, a z drugiej strony ma już jakąś inną wtyczkę, no to to już, to też jest konwenter, taki kabel, co ma dwie różne wtyczki, po prostu kabel musi mieć te same wtyczki, czyli jeżeli jest, w jednej, z jednej strony jest na przykład DisplayPort, to z drugiej strony też do komputera musi iść DisplayPort od, od monitora do, do, do komputera, żeby tam nie było żadnych konwenterów. Kolejny program to jest Razer Cortex. Od razu mówię na początku: ja tego programu nie polecam. Zaraz powiem dlaczego. On działa podobnie jak te inne programy. Wybieramy tutaj Booster Prime, wybieramy sobie jakąś gierkę. Na przykład, jeżeli mamy kartę graficzną od NVIDIA i nie działa nam GeForce Experience w Fortnite, cie. nie wiem dlaczego tak jest, ale na przykład nie działa w Fortnite GeForce Experience. Ten w, w tym programie może nam zadziałać, ale wchodzimy sobie właśnie tu, tu, wybieramy jakąś grę i wybieramy ten guzik. I jeżeli naciśniemy ten guzik, potem nam wyskoczy takie okienko. Ja tam nawet nie wchodzę. W, Wyskoczę na takie okienko i będziemy mieli taki suwak właśnie ze zmianą kolorów, ale ten program jest do niczego, bo on robi dokładnie to samo co panel sterowania NVIDIA. On jest tak naprawdę ten program, ten program Razer Cortex, tak naprawdę, tak naprawdę pod spodem uruchamia nam ten panel sterowania NVIDIA i przesuwał nam tutaj ten, ten, ten suwak tej cyfrowej podświaty. Więc ten program to jest całkowita lipa, on tam pod spodem robi co innego niż powinien robić, i jeżeli nawet wyłączymy grę, to dalej cały pulpit mamy z podkręconymi kolorami, więc. Tego programu kompletnie nie polecam. Może w przyszłości on zostanie zaktualizowany, coś tam, ale na razie on jest do wyrzucenia. I ostatni program, którego ja używam, jest to program Vibrance GUI, coś takiego. Wchodzimy sobie tutaj w Google, wpisujemy coś tam, coś tam i naciskamy do NAT. I tak jak w przypadku poprzednich programów, wszystkie były jakieś Razer, jakieś Nvidia i tak dalej, i one były takie firmowe. Tak, ten program jest chyba robiony przez jakiegoś, nie wiem, jakiegoś jednego człowieka, czy przez kilka osób, więc jak coś. Za bardzo nie polecam tego programu, bo no nie wiadomo co ten człowiek sobie tam wrzucił do, 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 do tego programu i tak dalej, ale ja tam z niego korzystam i na razie, na razie mi nie schakowali, w takim sensie wam powiem, <grafię> ani nie dostałem bana. Też jeżeli gracie na przykład w Fortnite, chcecie sobie podkręcić kolory w Fortnite, a macie jakiegoś skina, który wylatywał nie wiem raz na milion lat i wasze konto jest warte ze 100 tysięcy, to wam nie polecam, żebyście pobierali ten program, bo możecie bana dostać, chociaż nie wiem czy, czy w ogóle można dostać bana. Ten program już sobie na własną odpowiedzialność instalujecie. I tak, on wygląda w ten sposób. To jest taki bardzo malutki program, nawet się go nie instaluje, tylko się go po prostu uruchamia i tu w nim się ustawia tutaj takie coś, ten, ten ptaszek się zaznacza, że on się uruchamiał razem z Windowsem. No i ja tutaj mam wrzucanego tylko Fortnite'a, bo akurat GeForce Experience mnie nie działa w Fortnite'cie, a chciałem sobie kolory podkręcić w Fortnite'cie, więc musiałem sobie podkręcić dzięki temu programowi i bardzo fajnie on działa. Tutaj możemy sobie ogólnie w całym Windowsie podkręcić, podkręcić więc ja tego net nie ruszałem. Mnie interesowało tylko Fortnite, ale i w Fortnite ustawiłem sobie właśnie na 68. I się naciska Save, minimalizuje się, i to jest za każdym razem, kiedy włączymy Fortnite, po prostu będą już podkręcone kolory. Ale jest taki problem, że ten, że ten program musi znaleźć odpowiednią ikonkę, zaraz Wam pokażę o co chodzi. I tak, jeżeli włączycie ten program, to będziecie mieli puste okienko. Żeby Fortnite'a dodać, musicie go konkretnie znaleźć na, na komputerze. E, nic nie daje wyszukiwanie tej, tej ikonki, bo na przykład weźmiecie sobie jakąś inną gierkę, nacisnęcie właściwości, macie tej skrót i jest pokazane gdzie to jest. Na dysku C, gry, origin i tak dalej, Apex. Jeżeli naciśnięcie Fortnite'a właściwości, nie wiadomo gdzie on jest, gdzie on jest schowany. E, ja Wam pokażę właśnie tą, tą ścieżkę. Wchodzicie sobie w dysk C, Program Files Epic Games. Oczywiście, jeżeli nic tam nie zmieniliście w tym, no, w trakcie instalacji. Fortnite, Fortnite game. To to na B. Win 64. I tutaj niżej, niżej, niżej zjeżdżamy i tu macie takie cztery ikonki, które wyglądają jak, no takie, z którymi można by było uruchomić Fortnite. A. Zazwyczaj Fortnite Launcher to jest zazwyczaj dobra ikonka, ale nie w tym przypadku. Żeby Wam zadziałał ten Fortnite, musicie wybrać te, tą, tą ikonkę, właśnie to, tą, tą winę 64 i to na, na S. I dopiero wtedy, bez tych innych takich dodatków, dopiero wtedy będziecie mieli prawidłowo dodanego Fortnite. A. I naciskacie dwa razy w to, i wyskakuje wam takie mniejsze okienko, i tu sobie zmieniacie tym suwakiem. Im bardziej do góry weźmiecie, tym bardziej będzie ostrzejszy kolor. I od razu mówię, w przypadku tego programu nie widać tego na nagraniu. Jeżeli podkręcimy sobie tutaj nawet na maksa na 100%, to nasz OBS tego nie, nie wychwyci, będzie przechwytywał i tak normalny. Normalny obraz, więc to tylko my będziemy widzieć. To jest tylko taka nakładka, która jest tylko na nasze oczy i możecie sobie tam wyregulować, jak chcecie ten program. No i lajkujcie, subskrybujcie, podajcie dalej ten filmik, jeżeli chcecie komuś pokazać, jak zmienić sobie kolorki. Też mówię, że w przypadku tego programu możemy wyregulować jedynie kolor. Nie, nie możemy tam jasności, ostrości. Znaczy, i tak e jasność można w środku Fortnite'a tam w ustawieniach sobie zmienić ten suwakiem jasności też będzie mieli. Tylko w tym przypadku tego programu możemy tylko kolor sobie zwiększyć i też jeżeli macie jakieś takie, jeżeli macie tak jak ja w taką sytuację, że macie kartę graficzną od Nvidia i GeForce Experience nie obsługuje wam wszystkiego co byście chcieli i nie chcecie korzystać tutaj z tej przycisku myszy i z tego panelu sterowania tak jak ja, to wszystkie inne inne gierki, które chcecie, którym chcecie podkręcić kolory robimy właśnie przy pomocy tego programu albo jeżeli macie nie wiem Radeona i któraś tam gierka też wam nie działa, no to też ten program najbardziej polecam, tylko że on, tak jak mówię to nie jest jakiś oficjalny program z oficjalnej jakiejś dużej firmy, które na pewno wam nic nie zrobi z komputerem, tylko to jest jakiś człowiek sobie po prostu tak dla fanu sobie zrobił taki program, bo może nie wiem, też chciał takie kolorki mieć w innych grach, a mu coś nie działało i sobie zrobił taki program. Tutaj można wspierać na PayPalu te, tego, tego człowieka, co zrobił ten, ten program. No i co? Kończymy, to było na tyle jak będziecie mieli jakieś pytanie, nie wstydźcie się, piszcie sobie wszystko, co, co chcecie się zapytać, zawsze, zawsze piszcie w komentarzach e, ja tam będę mam wszystkim próbował coś odpowiedzieć, coś będę próbował e, tam naprawić, jeżeli komuś nie będzie coś działało, to ja od razu, od razu tam będę czynnie nie coś mówił, jeżeli, jeżeli będzie jakiś problem powtarzający się i znajdziemy rozwiązanie w komentarzu, którymś, to ja w przypiętym komentarzu na górze będę rozwiązania takich różnych problemów dodawał tam na samą górę, więc chciałbym, żebyście byli tutaj aktywni, jeżeli coś Wam nie działa, od razu to mówcie, nie ma co się bać, nie ma się co, co, co wstydzić, od razu piszecie, ja, ja wam spróbuję jak najszybciej odpowiedzieć i, i pomóc. A jak nie, to nagramy jeszcze trzeci poradnik, którym jeszcze lepiej wszystko wytłumaczy, jeżeli, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem. Dobra, to było na tyle. Narka.